Miasta Dolnośląskiego, trzeciej, a teraz czwartej kadencji. Szanowni Państwo, wszyscy chcemy żyć w pokoju i przyjaźni, ale pokój i przyjaźń można budować jedynie w oparciu o prawdę. A prawda tragiczna naszego narodu jest taka, że dzisiaj rządzący tutaj Donald Tusk wykonuje plany Adolfa Hitlera w zakresie aborcji, w zakresie nauczania naszej młodzieży, w zakresie pozbywania naszej młodzieży wiedzy historycznej, miłości do swojej ojczyzny, miłości przywiązania do polskiej tożsamości. Szanowni Państwo, nasze dzieci są zagrożone nie tylko przed urodzeniem, ale również w szkołach, w mediach i na każdym innym miejscu. Dorwali się w Polsce do władzy ludzie, którzy Polski nienawidzą i chcą ją zniszczyć, zarówno ekonomicznie, znaczenie naszego państwa i narodu na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, walczą również z Kościołem i z Bogiem, a tradycja naszej ojczyzny pokazuje, że kto walczył z Bogiem, marnie skończył. I ci również tutaj obradujący w przepięknym gmachu Sejmu wrogowie Polski skończą marnie. Dobra. Co najmniej. Potrzymajmy sekundę. Brawo!